No to jedziemy. To jest pomysł na grę. Nasz projekt. Jakby ktoś nie wiedział, to jest to balon. Napełniając go powietrzem, napełniamy go kosztami. Kiedyś te baloniki były mniejsze. To też wymagały mniej powietrza. Aktualnie panuje tendencja wzrostu cen gier na całym świecie. Koszty produkcji rosną, ponieważ tworzenie nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie gier wymaga dużych inwestycji w sprzęt, oprogramowanie i specjalistów. Jak mówiłem ostatnio, gry to projekt, a te projekty znacznie urosły na przestrzeni lat. Produkcja gry to skomplikowany i czasochłonny proces. Od koncepcji, poprzez projektowanie, programowanie, aż po testowanie i optymalizację. Każdy z tych etapów wymaga czasu i zasobów, co również wpływa na końcową cenę produktu. Dobra, nasz balonik gra jest zrobiony. Jest lekko napompowany powietrzem. Taki balonik nie będzie dobrze widziany wszędzie. A my przecież chcemy, żeby był widziany dla każdego. I to z dużej odległości. Dlatego więc sięgamy po pompkę z helem. Takim helem jest marketing. Pompując ten balonik helem, staje się on coraz bardziej większy, widzialny wszędzie oraz unoszący się ponad wszelkie inne baloniki. Takie pompowanie naszego balonika helem to kolejne koszty końcowe, jakie dochodzą do naszego projektu. W dzisiejszych czasach te growe baloniki często kończą się na proporcji pół na pół helu i powietrza. Link do materiału, gdzie szczerze omówiłem zagadnienie kosztów związanych z marketingiem, w opisie. No dobra, ale co dalej? Mamy oto taki napompowany balonik, ładnie już oprawiony. Grafika na baloniku jest niepowiązana z żadną grą. Tak mi po prostu miałem pod ręką. Trzeba go oczywiście sprzedać. I tutaj pojawiają się kolejne schody. Żeby sprzedać balonika, trzeba mieć tego kija. Kija, który trzyma te kije, taki duży. I wstążkę, zazwyczaj, żeby ten balonik sobie gdzieś tam wisiał daleko. Te wszystkie dodatki to czynniki zewnętrzne. Po pierwsze, magazynowanie i dystrybucja. Zarówno ta fizyczna, produkcja i transport nośników, jak i cyfrowa, utrzymanie serwerów, również nie jest tania. Do tego pamiętajmy o prowizjach, kondolcia sobie przykładowy Steam, a ktoś to odrobić, jak wiadomo, musi. Po drugie, popyt i podaż. Najpopularniejsze gry wiadomo, że będą miały największe zbycie i to ich cenę można sobie zawyżać, bo jak wiadomo, one i tak się sprzedadzą. Gracze będą w stanie zapłacić jakiekolwiek pieniądze, byle tylko zagrać kolejną część tytułu. Patrz chociażby FIFA i Assassin. Widząc, jak nasz balonik jest napompowany, warto spojrzeć na giełdę, by zobaczyć, że i tam efekt napompowanego balonika sięga zenitu. Tak w przypadku Cyberpunka, kiedy nasz balonik jest ogromnie napompowany, giełda jest na swoich wyżynach, wiadomo, że prędzej czy później ten balonik musi pęknąć. Ale zanim dojdzie do feralnego wybuchu, który może zmieść wszystko dookoła siebie, możemy robić tak naprawdę z ceną gier, co tylko nam się żywnie podoba. Po trzecie, na cenę wpływa również model biznesowy gry. Na przykład gry darmowe z mikropłatnościami czy subskrypcje. Co do zasady, im gra tańsza, tym powinna mieć mniej mikropłatności. Ale praktyka mówi inaczej niestety. Pamiętajmy, że wedle myśli mikrotransakcje nie wpływają na cenę gry. Taki LOL jest przecież darmowy, a są ludzie, którzy coś na niego swego czasu wydali. W tym ja. Po czwarte, na ceny gry składają się jeszcze kursy walutowe, podatki oraz koszty lokalizacji, czyli tłumaczenia w danym kraju. O kursach mówiłem w poprzednim filmie, do którego również będzie link w opisie. W tym materiale skupimy się bardziej na tej części podatkowej. W Polsce gry opodatkowane są stawką VAT wynoszącą 23%. Co to oznacza dla konsumenta? Ano to, że jeżeli gra kosztuje 100 zł netto, to tych 100 zł jest 23% podatku, które oczywiście pokrywamy my, konsumenci. Te 23 zł to marża, jaką nalicza sobie kraj, w tym wypadku Polska, od transakcji zakupu. W Niemczech ta stawka wynosi np. 19%, w Grecji 24%, a w Wielkiej Brytanii 20%. Analogicznie dla Niemców będzie kosztowała gra 120 euro, Greków 124, a dla Anglików 120. Co nas czeka w przyszłości? Eksperci nie mają dobrych wieści. Ceny gier mogą nadal rosnąć. Wzrost zainteresowania grami oraz ekspansja rynków azjatyckich mogą sprawić, że będziemy płacić jeszcze więcej za nowe tytuły. Jednocześnie rozwój technologii streamingowych może przynieść pewne oszczędności, jak chociażby Microsoft Pass, ale to nie nastąpi z dnia na dzień. Jak widać, tanio to już było. Hipotetycznie, jeśli gry AAA będą tracić na wartości, to i tak za dużo się dla nas to, graczy, konsumentów, nie zmieni. Gwarantuję Wam, że ceny za gry AA będą takie same jak za grę AAA, ale będziemy mieli mniej tej zawartości. Pomimo, że będziemy myśleli, że ceny faktycznie stanęły w miejscu, ponieważ gry będą ciągle tyle samo kosztować, w przeliczeniu na 1 GB będziemy stratni. Co już tak naprawdę widać. Porównując dniu premiery wagę Assassin's Creed Valhalla do Assassin's Creed Mirage i ich cen na dzień premiery,
Widać, że w przeliczeniu na 1 GB Assassin's Creed Valhalla wypada korzystniej o kilka groszy. Mam nadzieję, że po dzisiejszym filmie finansowy aspekt tworzenia gier jest Wam o wiele bliższy. Oczywiście zapraszam do komentowania tego filmu, polubienia, zostawienia dzwoneczka na kanale oraz zasubskrybowania tego kanału. To tyle ode mnie na dziś. Na razie.